Dzień dobry, nazywam się Beata Żukowska i jestem adiunktem w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Chciałabym dzisiaj opowiadać Państwu krótko o innowacjach. Gdy blisko rok temu rozpoczął się pierwszy lockdown związany z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostaliśmy zamknięci w domach, musieliśmy ograniczyć kontakty, no i musieliśmy również zmienić sposób swojego funkcjonowania. Częściej wybieraliśmy formę zakupów online, klikaliśmy Allegro, Amazon. Częściej przyjeżdżał do nas kurier, może częściej przychodziliśmy po paczki z paczkomatu. Jeżeli chodzi o jedzenie, zamiast w restauracji zamawialiśmy na pyszne.pl, natomiast zamiast do kina szukaliśmy filmów i seriali na Netflixie. Czy wiedzieliście, że znany portal Amazon rozpoczynał tak naprawdę jako strona internetowa sprzedająca jedynie książki? Natomiast Allegro rozpoczynało w małej, ciasnej, poznańskiej piwnicy bez okien, i w zasadzie miało być w swoim założeniu małym, niszowym portalem, który był dedykowany dla hobbystów i zapaleńców. Natomiast sam ojciec założyciel Allegro, Arian Baker, przyjechał do Polski w latach 90. tylko dlatego, że przegrał zakład, którego stawką był przyjazd do naszego kraju. Ok, zrobiliśmy zakupy na Allegro. Jedna z najbardziej korzystnych opcji dostawy to impost. Czy wiedzieliście, że do 2013 roku Poczta Polska jako jedyna mogła dostarczać listy o wadze poniżej 50 gram? W 2006 roku Rafał Brzoska, założyciel impostu, wpadł na pomysł w jaki sposób można ominąć monopol Poczty Polskiej. Wystarczało dociążać listy 50-gramową blaszką. Od tego momentu firma Rafała Brzoski zaczęła się rozrastać. Paczkomaty zdążyły się na dobre wpisać już w polski krajobraz. Ponadto w czasie pandemii mogliśmy również wybrać opcję bezdotykowego odbioru paczki, przez co było nie tylko bezpieczniej, ale również mogliśmy ominąć kolejki. Ok, zrobiliśmy zakupy. Czas zamówić coś do jedzenia. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to pyszne.pl. Pomysł na stworzenie platformy do zamawiania jedzenia zrodził się w głowie Arkadiusza Krupicza w 2008 roku. Na początku system bazował na bardzo prostym przesyłaniu zamówień SMS-ami. Jednak szybko okazało się, że restauracje nie zawsze odbierały wiadomości. Co więcej, często dochodziło do nieporozumień. Bywało tak, że pyszne.pl musiało interweniować telefonicznie i przekazywać to zamówienie do restauracji. Wraz z rozwojem technologii, restauracje współpracujące z Pyszne.pl zostały wyposażone w specjalny terminal, na który mogą przyjąć zamówienie i podać czas dostawy. Dombus zapewnia restaurator, natomiast Pyszne.pl pobiera z tego tytułu odpowiednią prowizję. Ok, jedzenie na stole, teraz czas na rozrywkę. Na pewno to znacie, pół godziny wybierania serialu albo, albo filmu na Netflixie. Ten gigant medialny swoją działalność biznesową rozpoczął w 1998 roku jako firma wypożyczająca płyty DVD za pośrednictwem poczty. Pierwszą innowacją było wprowadzenie systemu subskrypcyjnego. Natomiast obserwacja trendów oraz wprowadzenie wysokiej przepustowości łączy internetowych poskutkowały tym, że w roku 2007 Netflix zmienił swój model biznesowy. Od tej pory można oglądać filmy także online. Dziś trudno sobie wyobrazić, że jeszcze dekadę temu film Netflixa przyszedłby do nas pocztą w czerwonej kopercie. Co łączy te wszystkie historie? Otóż dzisiejsze innowacje to rozwiązania jutra. Wszystkie te firmy odniosły niewątpliwy sukces. Stojący za nimi ludzie dbali nie tylko o to, aby dostarczać nietuzinkowych rozwiązań, ale również nie opierali się zmianom, nie bali się wyzwań. Dzięki ich innowacyjności, my, klienci, w tym trudnym pandemicznym okresie mogliśmy zaznać chociaż odrobiny normalności. Wymienione przedsiębiorstwa mogły natomiast w tym okresie cieszyć się swoją wypracowaną wcześniej przewagą konkurencyjną. I tak na przykład Netflix w 2020 roku, w pierwszym kwartale, odnotował rekordową liczbę subskrybentów w ilości 15 milionów nowych subskrybentów. W drugim kwartale do serwisu dołączyło kolejne 10 milionów użytkowników. W październiku 2020 roku Allegro z sukcesem zadebiutowało na warszawskiej giełdzie. Natomiast w styczniu tego roku Inpost zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie jako pierwsza polska spółka. Natomiast jej założyciel Rafał Brzoska stał się miliarderem, który ma szansę na dołączenie do listy najbogatszych ludzi na świecie, według miesięcznika Forbes. Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że świat potrzebuje innowatorów ludzi myślących perspektywicznie, nietuzinkowo. Studia na wydziale ekonomicznym mogą pomóc zrozumieć istotę innowacyjności, która niewątpliwie jest czynnikiem sukcesu współczesnych biznesów. Ponadto wiedza ekonomiczna pozwala na świadome analizowanie trendów, które zachodzą we współczesnym świecie. Zgodnie ze słowami chińskiego filozofa: "Opieranie się zmianom przypomina wstrzymywanie oddechu. Jeżeli będziesz się przy tym upierać, wyzioniesz ducha. Odetchnij więc głęboko i wybierz wydział ekonomiczny UMCS".